Wrzeszów nie da ślady nam spiłować. Do księżyca wyjął. Marcin Fliger jest naszym gościem po meczu King Wilki Morskie Polpharma Starogard Gdański. Marcin, ulga? To najlepsze uczucie, które teraz przychodzi wam do głowy? Na pewno, kamień z serca spadł trochę po tym naszym ostatnim występie i po dwóch bardzo dobrych meczach Polpharmy, gdzie odnieśli przekonujące zwycięstwa. Na pewno obawialiśmy się tego spotkania. Natomiast już od samego początku było widać, że jesteśmy bardzo skoncentrowani i będziemy dobrze walczyć w tym meczu, żeby odnieść zwycięstwo. Powiedz mi, Witalij Kowalenko zdradził tutaj taki mały sekret, że po tym meczu z Rosą Radą siedliście w szatni, porozmawialiście sobie po męsku. Powiedz, jakie założenia padły na to spotkanie i czy faktycznie dzisiaj wszystko udało się zrealizować? Nie chciałbym się wdawać w szczegóły. Na pewno porozmawialiśmy sobie o tym ostatnim występie przeciwko Rosie, że nie możemy tak grać, że do końca sezonu zostały cztery spotkania. Musimy się zmobilizować na te cztery spotkania, żeby ten sezon zakończyć z twarzą, żeby to nie wyglądało tak, jak miało to miejsce w Radomiu, gdzie był całkowity blamaż. I na pewno tą drużynę stać na wiele więcej niż to, co pokazaliśmy w Radomiu. I myślę teraz, że kwestia motywacji i chęci, żeby ten sezon zakończyć z twarzą. Przed nami dwa spotkania. Dzisiejsze spotkanie, taki początek maratonu dziewięciodniowego, bo w 9 dni zagracie 3 mecze, teraz właściwie 2 już tylko. Powiedz, jakie nastawienie przed tym środowym spotkaniem, bo przeciwnikiem będzie Turów z Zgorzelec. No na pewno będziemy grać z bardzo dobrą drużyną, nie będzie to dla nas łatwe spotkanie. No tak jak mówię, będziemy starali się przygotować do tego spotkania jak najlepiej, żeby jak najlepiej się zaprezentować i dobrze zakończyć ten sezon. No, postaramy się sprawić niespodziankę, na pewno nie będzie łatwo, bo Turów to klasowa drużyna i pozostaje nam dobre przygotowanie do meczu i walka. Okay. Nie da ślady nam spiłować.